Angular Play zaprasza Was na odcinek, subskrybuje go każdy z nas. Dzień dobry na serwerze Minecraft od tyłu. Dzisiaj przedstawię Wam nowe zasady, które dzisiaj wystąpią tutaj z nami. A więc tak, nowe zasady szybko, zwięźle i na temat. Od teraz będzie można się dostać na serwer Minecraft od tyłu na dwa sposoby. Pierwszy to jest komentarz, drugi to jest odpowiedź wideo. Odpowiedzi wideo co odcinek będę brał dwie. Dwie wideo odpowiedzi oraz jeden komentarz, więc są trzy szanse na dostanie się na serwer. A więc jaką wideo odpowiedź zrobić? No, tak samo jak komentarz napisać, właściwie w wideo odpowiedzi powiedzieć, dlaczego to właśnie ty masz się dostać na serwer. Wideo odpowiedź może być w postaci audiologa lub vloga, lub piosenki, lub wierszyka, lub co wymyślicie, co tam wymyślicie. I powiem wam, to jest spowodowane tym, że też dużo osób pisze, że ja nie czytam komentarzy, a naprawdę ja czytam wszystkie komentarze od samego dołu do samej góry. A więc jeszcze jeden plan, który planuję zrobić, to jest taki, że czekam, aż będzie większa ekipa, czyli więcej osób trochę zaproszę i będziemy coś budować, może jakiegoś timelapsa, który będzie może fajny, może nie, może planowałem jakiś kościół zbudować czy coś w tym stylu, ale nie wiem, w sumie to jest już na tyle, co chciałem wam powiedzieć, a więc wysyłajcie wideo odpowiedzi do tego filmu oraz piszcie komentarze. Wideo odpowiedź, dlaczego właśnie ty masz się dostać na serwer, i komentarz, dlaczego ty masz właśnie się dostać. Jeden komentarz, dwie wideo odpowiedzi. Jeżeli będzie mniej niż dwie wideo odpowiedzi, to wybiorę jedną wideo odpowiedź i jeden komentarz. Albo dwa komentarze. Zobaczymy jeszcze. Ale piszcie i wysyłajcie wideo odpowiedzi. No to nara. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, kto się dostał z tego, z poprzedniego odcinka. Z poprzedniego odcinka dostała się tylko jedna osoba. Jest to Undead. Numerów dokładnych nie pamiętam, ale on już dostał prywatną wiadomość, że może wejść na serwer. Okej, dziękuję. Zapraszam serdecznie do komentowania, oceniania, w sumie oceniania, wysyłania odpowiedzi itp.